Witam serdecznie z tej strony Adam i dzisiaj chciałem Wam przedstawić całkiem nową odsłonę mojej nowej strony, czyli jednocześnie informuję, że strona Siformatic niestety zostaje zamknięta, ale nie martwcie się niczym, wchodzimy na wyższy level z lepszymi tutorialami i ze stroną w lepszym wyglądem I chciałem Was wszystkich powitać na mojej nowej stronie, a mianowicie pirograf.pl Pirograf, czyli yy, studio. W którym zajmujemy się różnymi rzeczami, a więc yy, przede wszystkim pamiętajcie, że strona z informacji niedługo zostanie zamknięta i wszystkie rzeczy związane z tutorialami na temat programu Cinema 4D i innymi rzeczami, którymi się zajmujemy, są przeniesione na stronę pirograf.pl. I przy samym wejściu chciałem Wam to dzisiaj trochę yy, opisać i zapoznać Was, co tutaj mamy. Mamy oczywiście zakładkę HOME, na której możemy przeczytać, czym się zajmuje nasze studio, w czym się specjalizujemy i yy, jak to wszystko wygląda. Tu będą w tej sekcji ostatnie nasze realizacje i aktywności, czyli nowości z bloga, nowe tutoriale będą się pojawiać też. Tu możecie przytoczyć sobie trochę o mnie. Kim jestem? Strona została stworzona po to, żeby przede wszystkim ułatwić Wam dostęp i w bardzo prosty sposób znaleźć to, czego szukacie, więc tu będą tutoriale. Wszystko się pojawi tutaj, co trzeba będzie. Będą bardzo ładne takie ikony, duże przede wszystkim ikony, które sobie. Zrobicie będzie kilkanaście, kilkadziesiąt nawet tutoriali na, na stronie, także będzie trzeba będzie przełączać, jak na starej stronie informatics, więc wszystko będzie ok. Tu mamy następnie blog, oczywiście wszystko związane z tym co robię na blog oczywiście można wejść przede wszystkim co się pojawiło nowego, to to, że wchodzimy w pod w po prostu jakiś artykuł do środka i możemy dodawać komentarze, tak. Oczywiście przede wszystkim proszę, żeby komentarze nie były jakieś obraźliwe i inne rzeczy, bo takie że zostaną usunięte. I tu będziemy swoją nazwę, e-mail, swój adres, to, jeżeli chcecie, oczywiście tu, że nie jest potwierdzenie, że nie jesteście robotem i swój komentarz na temat danego tutorialu, na temat danego wpisu na blogu, cokolwiek, coś po prostu co mi da jakiś taki większy feedback, czego nie było na stronie informatics.com, który spowoduje po prostu to, że będę starał się. Bardziej dopasować do tego, co wy chcecie zobaczyć, i oczywiście sam będę sugerował też kilka lekcji, więc nie przyjmujcie się za bardzo tym. Po prostu mówię, pisząc te komentarze, bądźcie po prostu grzeczni, jak to się mówi. Tu mamy za są zakładkę Portfolio, i tu będą się pojawiać moje dzienne rendery, moje animacje, także wszystko w jednym miejscu. To są jakieś wybrane prace, niektóre są stare, niektóre są nowe, będzie się jak najwięcej tego pojawiać, mam nadzieję, i będziemy działać dalej. No i mamy kontakt w którym bardzo łatwo jest fajny tutaj formularz kontaktowy i nowa rzecz to jest przede wszystkim też newsletter i chciałem żebyście się zapisywali do news newslettera jeżeli chcecie po prostu yy, wiedzieć czym robię, czym się zajmuję i dostawać taką informację raz w miesiącu yy, powiedzmy co zrobiłem w tym miesiącu żebyście mieli yy, jasny dostęp bo nie zawsze każdy może wchodzić na stronę uprzedzam, że nie będzie po prostu wysyłanych tutaj jakiegoś spamu i innych rzeczy udostępniania waszych maili, to jest tylko dla mnie i dla was, jeżeli nie chcecie oczywiście możecie zrezygnować pisząc maila do mnie, jeżeli nie chcecie subskrypcji, więc usuniemy to a więc przede wszystkim mówię, witam was jeszcze raz na mojej, nowe, na mojej nowej stronie, zapamiętajcie na pirograf.pl i tu mówię, będą się pojawiać wszystkie rzeczy teraz i strona informatics niestety niedługo wygaśnie także mam nadzieję, że yy, nowy rok który już się zaczął jakiś czas temu Otworzy nam przede wszystkim nową współpracę, nowe właściwości i inne rzeczy, które pozwolą się rozwijać i iść tylko do przodu. Zapamiętajcie, jeszcze raz: na ten adres pirograf.pl i mam nadzieję, do częstych wizyt oraz oczywiście pytań, komentarzy, sugestii wszystko jest jak najbardziej, że tak powiem, otwarte na sugestie. Tu oczywiście mamy nasz Facebook, YouTube i Vimeo, na który się najczęściej udzielamy. I tu można, to jest nowa strona, także spokojnie można sobie tutaj je polubić, jeżeli ktoś chce. YouTube, oczywiście, kanał się nie zmienia. Będziemy dodawać jeszcze rzeczy, które są śmiało. I Vimeo też tu bardziej prawdopodobnie będę działał w języku angielskim. Chociaż nie jestem jeszcze do końca przekonany, mam wersję też angielską w tej strony, ale jeszcze nie puszczamy jej. Więc yy, mam nadzieję, że będę Was często gościł na mojej stronie. I na dziś to tyle. Pozdrawiam, cześć.